Witajcie widzowie w kolejnym filmie na kanale. W dniach od 25 do 28 lipca odbył się San Diego Comic Con 2024, na który po rocznej przerwie powrócił Marvel ze swoim panelem. W jego takcie otrzymaliśmy kilka informacji na temat nadchodzących filmów, a wśród nich ta, która wywoła największe emocje, czyli powrót Roberta Damni Jr. do MCU. W dzisiejszym odcinku trochę sobie o tym pogadamy. Czy ponowne zaangażowanie aktora, znanego nam głównie z Oitonego Staka, to dobry pomysł, czy może niekoniecznie? Na to pytanie postaram się odpowiedzieć, także bez pewnego przedłużania przejdźmy do rzeczy. Na początek szybkie przypomnienie. Oprócz kilku nowych faktów na temat filmów wcześniej nam znanych, czyli nowego kapitana Ameryki, Thunderbolts czy Fantastycznej Czwórki, poznaliśmy daty premier kolejnych części Avengersów. Najpierw w maju 2026 roku film Avengers Doomsday, zastępujący film Avengers Kang Dynasty, a później w maju 2027 Avengers Secret Wars. I przy okazji ujawnienia nowego tytułu piątej części mogliśmy poznać tożsamość aktora, który wcieli się w nowego antagonistę Mutiverse Sagi, czyli doktora Duma, a tym kimś jest nie inny jak Robert Downey Jr. we własnej osobie. Informacja ta spowodowała niemałe poruszenie, zresztą nie ma co się dziwić. Jeden z najbardziej uwielbianych aktorów grających w filmach MCU, człowiek wciąż się w fundamentalną postać tego uniwersum wraca i to po to, by dać życie kolejnej legendzie Marvela. Okej, okay, ale czy wybór właśnie Roberta damni Jr. do roli Doktora Duma to dobry pomysł? No ja jestem do tego taki pół na pół i dlatego postaram się wymienić zarówno plusy jak i minusy tej decyzji. Zacznijmy najpierw od plusów. Pierwszy z nich jest taki, że obsadzenie jednego aktora w rolach dwóch istotnych postaci w idealny sposób pokazuje, jakie motywy są możliwości. No bo spójrzmy na to tak: mamy naszą Ziemię 616, na niej mamy tonego staka z twarzą Better Daniel Jr., który, jako Iron Man, no jest wielkim bohaterem, dokonuje bohaterskich czynów, ratuje nasz świat. A z drugiej strony, w zupełnie innym świecie, choć z tym zupełnie inny też nie do końca, ale to za chwilkę powiem co mam na myśli, że jest sobie człowiek o takiej samej twarzy jak bohater z naszego świata, tylko że on do odmiany jest antagonistą, i to jednym z lepszych. A co do tego, że to nie będzie zupełnie inny świat, to tutaj mam taki pomysł, że Doom będzie pochodził z tego samego świata, z którego pochodzi fantastyczna czwórka. I oni pod koniec swojego filmu przybędą na naszą ziemię, a Doom wykorzysta tą okazję, żeby podążyć za nimi. Można to pokazać na przykład w scenie po napisach. No bo Duma jako antagonisty w tym filmie nie zobaczymy. Tała ma przypaść Galaktusowi, ale scena po napisach, jak do tego nadaje i będzie to jakiś fajny sposób na jego wprowadzenie. Cóż, jesteśmy od paru lat w tej Multiverse ale tak szczerze mówiąc, mam wrażenie, że to multiverse nie zostało jeszcze tak dobrze wykorzystane. Można by zrobić z tym coś więcej. No i pomysł na połączenie największego bohatera w naszym świecie i największego antagonisty w innym świecie jest jak najbardziej dobrym pomysłem. Tylko przede wszystkim trzeba to zrobić dobrze. I tu płynie, przejdę do drugiego plusa: czyli to, że dając Dumowi twarz beta Downie Jr. sprawia, że z automatu wiążemy go z Iron Manem, a to daje nam możliwość skorzystania z Starka przy okazji budowania rol Wiktora, bo jak dla mnie raczej pewne jest to, że Wiktor będzie wariantem Tonego, a w filmach zostaje nam pokazane, w jaki sposób stał się zły, jakie decyzje do tego doprowadziły. I dałoby się to w jakiś dobry sposób doprowadzić, na przykład, nie wiem, choćby to, że Wiktor w komiksach też stacił się w wypadku i to wpłynął na niego, że stał się zły, Albo na przykład w kwestii określenia Wiktora, no nie wiemy jak to jest, ale spekuje się, że był to nieudany eksperyment i zresztą nie można jakoś podpiąć do Ironmana. Na przykład widziałem taką teorię na Facebooku, że zamiast stworzyć Utrona do ochrony Ziemi, to Iron Man postanowił stworzyć jakąś inną technologię, a ta w jakiś sposób sprawiła, że on stał się zły. Nie mam pojęcia jak miałoby to dokładnie wyglądać, ale brzmi całkiem okej. Okay. Oraz pamiętajmy o tym, że dum jest czarnoksiężnikiem, włada czarną magią I jak najbardziej można to zrobić tak, że Tony gdzieś tam w trakcie swoich różnych badań trafił na czarną magię, no i ona przejęła nad nim kontrolę. Może to też jakoś podpiąć pod Strange'a, no bo on też szukał rozwiązania, jak tu uracić swoje ręce, no i trafił na magię i stał się czarownikiem. Ogólnie pole do popisu jest ogromne i można by zrobić z tego taki wielki what if, na który wydaje mi się, że jeżeli będzie dobrze poprowadzony, to będzie się na niego dobrze patrzeć. I zdecydowanie nie wyobrażam sobie tego, żeby nie pojawiała się taka scena, kiedy nasi bohaterowie dowiadują się, kto się skrywa za maską i są w takim ogromnym szoku, że co? Ironman? To ty? A nie widziałbym taką scenę ze Spidermanem, który nagle mówi, pan Stark? I widzę taką scenę w zwiastunie. Naprawdę, byłoby super. No i jeszcze tak na koniec, abstrahując od tego jak to fabuła będzie wyglądać, to wydaje mi się, że Robert Downey Jr zagra Duma dobrze. Cóż, grał już Iron który pomimo tego, że dość często był bez swojej zbroi, albo bez chociaż przy albo bez w ogóle całego chemu, albo mieliśmy sceny w środku chemu, gdzie widzieliśmy jego twarz, to i tak mieliśmy kilka takich scen, gdzie Stark był w pełnym uzbrojeniu i nie widzieliśmy jego twarzy. A kiedy aktor nie ma możliwości pokazania emocji twarzą, to musi pokazać emocje całym ciałem. I wydaje mi się, że Robert Downey Jr. potrafi to zrobić, i tak samo poradzi sobie z tym w przypadku Duma. Ok, mamy już plusy, no to teraz pora na minusy. Zacznijmy od tego, że danie Dani do Roberta Downey Juniora umniejszy przybyciu do MCU. No, bo zobaczcie, od paru dni, zamiast ekscytować się tym, że w końcu Victor von Doom przybył do MCU i będzie nowym antagonistą Multiverse sagi, co jest jak najbardziej świetną informacją, o wiele bardziej skupiamy się na tym, że to właśnie ten konkretny aktor go zagra. Trochę to wygląda tak, jakbyśmy na chwilę zapomnieli, kogo właśnie Robert Damon Jr. ma zagrać. Przypominam, ma on zagać doktora Duma, jednego z lepszych antagonistów, i ten właśnie złoczyńca wkracza właśnie do MCU. Na tym przede wszystkim się skupmy. I moim zdaniem to też nie jest tak, że to się dzieje tylko w tym momencie. No bo to się dopiero zadziało, dopiero w niedzielę się o tym dowiedzieliśmy i teraz jest taka burzywa dyskusja, że to właśnie obyt go zagra. Ale nawet później o wiele istotniejszą wagę będzie miało to, kto gra tą postać, a nie sama postać. A jak wiadomo, nie powinniśmy przedkładać aktora nad postać, bo postać na tym ciepi, A zwłaszcza taka postać. Po drugie, tak jak powiedziałem wcześniej, to, że jeden aktor gra dwie te same postacie, sprawia, że z automatu będziemy je ze sobą łączyć. W sensie historia Duma będzie wyrażana poprzez historię Ironmana. I okej, okay, można to jakoś dobrze poprowadzić, ale to mimo wszystko będzie ograniczające. Bo nie będziemy mieli w pełni autonomicznego Wiktora von Duma, a będzie on tylko, i to jest słowo klucz, tylko wariantem Ironmana. Tylko wariantem tonego Starka. Gdzie Doktor Doom jest na tyle ciekawą postacią, że umniejszanie mu drogi warianta innej postaci jest po prostu słabe. I choćbyśmy wybrali, nie wiem jak dobry wątek, jak dobre połączenie tych historii, żeby było naprawdę mega ciekawe do oglądania, to i tak z tyłu głowy zawsze będziemy mieli to, że gdyby dum był autonomiczny, był osobno, to może ta historia byłaby jednak lepsza. Dałoby się w jakiś lepszy sposób ją poprowadzić, dałoby się zrobić z niego jeszcze większego koksa, a tak to jest on tylko inną wersją tonego Starka. No, i żeby uczynić doktora Duma w pełni autonomicznym, potrzebny byłby inny aktor. No i może ten inny aktor byłby w sumie lepszy od Roberta Dani Jr. Mówiło się dużo o damie Diverze, Henrym Cavillu i Sianie Murphy. I jak dla mnie, każdy z nich płaciłby sobie dobrze. Czy lepiej o Tobeta, Nie wiem, a wydaje mi się, że każdy z nich byłby w stanie wykreować naprawdę fajną postać. A zwłaszcza byłbym ciekawy interpretacji Syana Murphy'ego. No bo on na tle tych czterech aktorów najbardziej się wyróżnia. Więc bardzo byłbym ciekaw, jak wyglądałby Dum w jego wykonaniu. Byłby inny, ale jak dla mnie, mógłby wyjść dość ciekawie. No i na sam koniec, to co już wielokrotnie było powtarzane i sam też w jakimś odcinku o tym mówiłem, że powrót Beta Danny Jr. umniejszy poświęceniu Ironmana. Śmieć Tonego była idealnym zakończeniem jego historii, a przez co już pojawia nam się dum z twarzą Beta Danny Jr., to z automatu umniejszy to randze z Endgame. Bo już nie będzie to moment końcowy w historii tej postaci, tylko będzie to jakiś moment na oś czasu, a potem mamy jakiś ciąg dalszy. Zawsze najbardziej patrzy na początek i koniec, Endgame już nie będzie końcem, więc z automatu będzie miał mniejszą rangę. To jest akład złym posunięciem, bo było to zakończenie pod każdym względem idealne. Mieliśmy Ironmana, który w bohaterski sposób ratował świat i odszedł można powiedzieć jako legenda, więc można już było tego nie ruszać i zostawić to tak jak było. Jeśli o tym gadamy, to mi się przypomina to, jak to wczoraj Adiryj rzucił, jak z nim rozmawiałem, to, że w ogóle mogłoby być jeszcze ciekawiej, niż to, że po prostu Dumy to jest zwyczaj taka. Tylko, że na przykład Kang mógł jakoś zadziałać, wziąć naszego Ironmana z momentu Endgame, zabrać go, coś w nim tam namieszać i nagle stworzyć z niego doktora Duma. Nie wiem, w jaki sposób miałoby to się zadziać, ale byłoby to naprawdę dziwne. I chyba nie chciałbym, żeby tak było. I faktycznie, żeby chociaż na chwilę odskoczyć do tej dyskusji, że kto gra Duma, czy to dobry pomysł, czy nie i tak dalej, to skupmy się przez chwilę na samym dumie, na tym, że on się pojawia. Mianowicie chodzi mi o to, że jest super, że faktycznie doktor Doom się pojawi i będzie nowym antagonistą, to problem jest taki, że na obecną chwilę Dum ma zerową podbudówkę. Kompletnie brak jakiegokolwiek wprowadzenia. Patrząc na poprzednich antagonistów, Thanos miał podbudówkę przez prawie całą Infinity Saga, zanim na dobę pojawił się w Infinity War. Kang miał prawie że zerową, no bo co, tylko ostatni odcinek pierwszego sezonu Rockiego, później pojawił się w Mani, no i później jeszcze w drugim sezonie Rockiego, więc no mała podbudówka, ale zawsze jakaś. Dum natomiast na obecną chwilę nie ma absolutnie żadnej. W żadnej z dotychczasowych produkcji nie pojawia się jakakolwiek zmianka, że ten facet ma wkroczyć do naszego świata. Do maja 2026 zostały niecałe dwa lata, więc jak dla mnie jest to trochę za mało czasu, żeby jakoś porządnie go wprowadzić, zwłaszcza patrząc na to, jakie nas czekają produkcje. Na obecną chwilę widzę tylko trzy takie, w których cokolwiek można by wspomnieć. Na 100% będzie to w Fantastycznej Czwórce. Tak jak powiedziałem na początku filmu, można to jakoś fajnie podpiąć w scenie po napisach, tak jak teoretyzowałem, że Fantastyczna Czwórka przybędzie do naszego świata, a dum zaraz za nimi. No i też w samym filmie jakoś można o nim jako wspomnieć, ale to szczerze mówiąc będzie troszeczkę za mało. Mamy jeszcze Kapitana i Thunderbirds. Coś tam też można o nim lekko wspomnieć, też dołożyć scenę po napisach, ale dalej, mimo wszystko, są to tylko trzy filmy na podbudowanie tego wielkiego antagonisty. Bo w innych produkcjach jakoś nie widzę, jakby tutaj można było o nim wspomnieć. No, poza scenami po napisach, gdzie też nie zawsze można by ich użyć, no bo muszą jakoś tam pasować konceptualnie do filmu. Tu boję wam bardzo nad faktem, że Deadpool i Wolverine nie zostali wykorzystani do tego, bo tam naprawdę w scenie po napisach idealnie by się to zgrywało. No i nawet jakaś krótka spoinka przez Wade'a, tak jak wspominał nie wiem, choćby Blade'a albo Hennego Cavill'a. Taki spojrzenie rzucony przez Deadpool'a idealnie wpasowałby się w jego postać, dlatego mega mi szkoda, że nie zostało to wykorzystane. Także granie z tą podbudówką jest dość ciężko. Czy Marvel z tego jakoś wybynie Nie mam pojęcia. Ale nawet jeśli ta podbudówka będzie średnia, to tak czy siak, zrobienie antagonisty pierwszego od Kanga, no bo dum zastępuje Kanga na fotelu głównego antagonisty, nie jest takie trudne. Patrząc na to, jak Kang został przedstawiony, a zwłaszcza ten wielki zdobywca, który został pokonany, przypominam przez mrówki. No, to poprzeczka naprawdę nie jest wysoko ustawiona. Tylko, że obawiam się tego, że końc końców Kang w ogóle przepadnie i o nim zapomnimy. Czego bym akurat nie chciał, bo mimo wszystko, mimo tego, jak zostały pokazane jego losy, to chciałbym go zobaczyć w MCU. W jakiejś mniejszej, mniejszego antygonisty, nie wiem, pomocnika, dumać coś takiego, ale ogólnie, żeby gdzieś tam był. Ale bardzo obawiam się tego, że skończy się najgorszą możliwą opcją, czyli zbiorowa amnezja. Zapominam, że Kang w ogóle istniał, nie ma nic, kto to Kang, nie ma. Nie ma kogoś takiego. Ja bym bardziej widział to na takiej zasadzie, że Doom na początku rozwali tą radę kangów, bo byłoby to naprawdę bardzo spektakularne wydarzenie. A później spotkałby się albo z tym, który trwa, albo ze zdobywcą. Chociaż z tym pierwszym, bo byłoby łatwiej, z tym drugim to trochę ciężko. I coś tam by ze sobą wspólnego robili. Doom by jakoś wykorzystał kanga. No nie wiem, no różne są opcje. Grunt, że fajnie jakby mieli jakieś kilka scen razem, bo ci dwaj myślę, że fajnie by ze sobą współgrali. Myślę, że tu jest potencjał na ciekawe połączenie postaci. Także podsumowując, jeżeli chodzi o postać Duma i to, że Gago Downie Daniel Junior. Wprowadzenie Duma spoko, ale trzeba to dobrze przeprowadzić i trzeba go dobrze podbudować. To, że Gago obeda Daniel Junior, nie wiem, szczerze mówiąc, czy to dobry pomysł, czy to zły. Trochę dobry, trochę zły, ciężko stwierdzić, przynajmniej moim zdaniem. No i w takim razie to już będzie na tyle w tym odcinku, także jeżeli wam się spodobał stawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, no i napiszcie w komentarzu co wy sądzicie na ten temat, po prostu standardowo komentarze są do waszej dyspozycji, piszcie co chcecie. No i standardowo widzimy się już niedługo w kolejnych filmach, także trzymajcie się, do zobaczenia, cześć, papa!